kiedy wsiadam do samochodu, włączam silnik i jadę, to wiem, tak się zawsze zaczynają moje autorefleksje. Dzisiaj jest wtorek i między 15 a 16 powinienem udostępnić następną autorefleksję, ale nie mogę jej nagrać, dlatego że przez następne 3 dni nie mam dostępu do mojego samochodu. Przez moment kusiło mnie, żeby... Znaczy dostęp mam, ale nie mogę nim jechać. Musi stać na parkingu tam, gdzie stoi. Więc przez moment kusiło mnie, żeby zrobić taką trochę ściemę i usiąść w tym samochodzie, jak zawsze, za kierownicą i tą autorefleksję nagrać, no bo to ciągle auto. Ale wydawało mi się to jakieś naciągane, takie trochę nieuczciwe. Nie znoszę nieuczciwości. Więc pomyślałem sobie, że w takim razie spróbuję tą autorefleksję zrobić inaczej. Mówiąc krótko, nie chciałem, opowiadając w tym filmie różne rzeczy, które opowiadam, nie chciałem mówić takich rzeczy, które byłyby nieprawdziwe. Akurat tak się składa, że ponieważ jestem kilka dni na urlopie, co być może widać dookoła, to mam trochę więcej czasu niż normalnie na oglądanie filmów. Zwykle mało ich oglądam, bo po prostu nie ma kiedy. I oglądam sobie na Netflixie serial Marco Polo o życiu Marco Polo w Imperium Mongolsko-Chińskim. To, co mnie uderzyło w tym serialu, to fakt, że wszyscy ludzie tam... Serial jest świetnie zrobiony, bardzo tak realistycznie pokazane są różne dworskie intrygi, cała polityka i tak dalej, charaktery ludzkie. To, co mnie uderzyło, to to, że wszyscy tam mówią prawdę sobie. To znaczy, owszem, oszukują, no bo na tym to polegała ta zabawa też, ale generalnie mówią sobie prawdę. Jeżeli ktoś coś zrobił nie tak, jeżeli popełnił błąd, jeżeli zrobił coś, czego nie powinien zrobić i został na tym złapany, albo go zapytano, słuchaj, czy ty to zrobiłeś, jak to było, to ci ludzie mówili tak, jak jest. Mówili prawdę. Mówienie prawdy jest niesamowitą siłą. Prawda to jest coś, co jeżeli się stosuje na co dzień, jest bardzo zdrowe, dlatego że zużywa niewiele energii, nie trzeba pamiętać, co się komu mówiło i najczęściej, może nawet zawsze, to jest najlepsza odpowiedź w każdej sytuacji. Często przychodzą do mnie ludzie i pytają, wiesz co, nie wiem, jak mu to powiedzieć, bo jest taka sprawa. Ja mówię, no powiedz, jak jest. Co najwyżej możesz powiedzieć, nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc powiem wprost. Ludzie to docenią. I w tym serialu jest to świetnie pokazane, jak ta prawda prędzej czy później zwycięża, bo ona upraszcza życie. Prawda upraszcza życie. Dlatego, jeżeli chodzi ci po głowie, żeby w życiu ściemniać, żeby w życiu rysować jakieś nieprawdziwe światy, to prędzej czy później życie zmusi cię do zweryfikowania tego. Dlatego lepiej zacząć od razu i mówić prawdę. Prawda naprawdę upraszcza życie. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, czy to oznacza, że w każdej sytuacji trzeba powiedzieć prawdę? Ktoś mi kiedyś zadał to pytanie, jak właśnie sobie dyskutowaliśmy na temat prawdy. I wtedy pomyślałem sobie, słyszałem taką opowieść Jeffa Bezosa, twórcy Amazonu, z czasów jego dzieciństwa, która świetnie, moim zdaniem, ilustruje, jest świetną odpowiedzią na to pytanie. Otóż Jeff Bezos jechał ze swoimi dziadkami samochodem. Jego babcia paliła dużo papierosów. Jeff Bezos zawsze miał głowę do rachunków. I gdzieś przeczytał, że wypalenie jednego papierosa skraca życie o 9 minut. No więc mówi, babciu, ile ty lat palisz papierosy? O, mówi tam 25. No to on szybko przeliczył, a ile palisz dziennie, ile palisz tam tygodniowo? O, to tyle i tyle. I on to szybko przeliczył i on mówi, o babcia, to ty sobie skróciłaś życie o 15 lat. W samochodzie zapadła cisza. A później wieczorem dziadek przyszedł do niego i powiedział, że nie wystarczy być bystrym,
trzeba też mieć serce. Więc kiedy zadajesz sobie pytanie, czy zawsze mówić prawdę, to nie jest pytanie do głowy. To jest pytanie do twojego serca. Jeżeli serce ci powie, powiedz prawdę, to powiedz. Ale mogę ci powiedzieć z własnego doświadczenia, już parę lat po ziemi chodzę, że w 98 przypadkach na 100 trzeba powiedzieć prawdę. I tego ci życzę.